No dobra, mam nadzieję, że tym razem się uda, że tym razem obraz z kamery mi się nagra. Dzisiaj plan jest inny. Dzisiaj temperatura ma być dosyć wysoka, jak na islandzkie warunki. Zapowiadają się 17 stopni. Więc to może być całkiem przyjemny dzień. Ma nie być deszczu i bardzo malutki wiatr. Także to może być bardzo przyjemna wycieczka. To oczywiście jak to ja, wziąłem sobie rękawiczki. Tylko myślałem, że może jednak nie będą mi potrzebne. No nie, niestety. To jest Islandia. Rękawiczki potrzebne są zawsze. Oczywiście ambitnie dzisiaj chcę pojechać również w trybie eko. Jak to ja. Ja po prostu nie lubię jeździć w trybie nie eko, bo wtedy jadę zbyt szybko i wtedy nie mam przyjemności z tej jazdy. Dobra, tu mam mapy CZ. Przyznam szczerze, trochę ich nie lubię, bo pokazują mi bzdury. Ponieważ znam drogę i żadnych zaskoczeń, więc chciałem, żeby mi... Chciałem je po prostu przetestować, zobaczyć, ile są warte. Wiem jedno, że jak tracą zasięg internetu, to wtedy no nie działa. Wyłącza się zupełnie wszystko. Wszystko się wyłącza i no po prostu to nie działa. Aha, wspominałem tutaj wam kiedyś o takim mierniku. Ja wam go pokażę jeszcze. To jest taki miernik TK15. Ciężarówka jedzie z tyłu. TK15 i on pokazuje napięcie. Jakie jest aktualnie na baterii, natężenie prądu, jakie idzie na silnik, albo jakie wychodzi z baterii, jak to woli. I tam procentowo jakieś bzdury, które niekoniecznie do końca działają tak, jak bym chciał. A więc jak wielu ludzi się domyśla, to jest Islandia, jeden z sześciu regionów Islandii, jeden z dużych regionów Islandii, nazywa to się Westfjords, to jest na północnym zachodzie wyspy, między innymi u nas jest miejsce Latlabjarg. Najdalej na zachód wysunięty punkt Islandii. I gdyby nie portugalskie Azory, to bylibyśmy najdalej na zachód wysuniętym punktem Europy. A tak, wszystko zostało w Portugalii. Zarówno część kontynentalna Europy, jak i wyspiarska. Przy czym nie wiem dlaczego czasami ludzie nie zauważają, że Azory to również Europa. Dobra, to tyle z geopolityki. Jedźmy dalej. Co ja tutaj mam na tej hulajnodze? Na hulajnodze mam baterię wielkości 3338 Wh o napięciu nominalnie 52 V. Do tego mam jeszcze baterię 36 V, która poprzez przetwornicę i wejście ładowania USB ładuje mi to prądem 4,5 Ampera w czasie jazdy, no w trybie rzeczywistym. Z
Skąd się wzięła idea w ogóle baterii dodatkowej, tej 36 V? Początkowo miałem tutaj panele solarne. Chciałem się pobawić w słońce i tak dalej. I wszystko to fajnie działało do pierwszej wichury. Po prostu przyszła wichura. Jak mnie uderzyło to wszystko z boczku, tak cała przyczepka się obróciła. O 180 stopni panele się połamały, podarły, popsuły, zniszczyły i taki był finał fotowoltaiki. Więc jeśli chodzi o Islandię, z fotowoltaiką odpuściłem i tyle. Tam miałem panele 200 W, co realnie dawało mi jakieś 70-80 W w ciągu godziny. To nie było dużo, zakładając, że ważyło to 6 kg, a bateria, która w tej chwili ma 1200 Wh na 36 V, waży podobne kilogramy, a przynajmniej mam pewny prąd. W ciągu 5 godzin w zasadzie jestem w stanie wyjechać tą baterię do cna 36 V, a w ciągu 5 godzin przy dobrym słońcu panel solarny nie dałby mi nawet w teorii tego, co daje mi bateria, więc uznałem, że bateria będzie dużo lepsza i dużo pewniejsza. Bo pamiętajmy jeszcze, że jak nie będzie słońca, to nie będzie również ładowania. Ładowanie zawsze jest, ale przy 200 W, które jest nominalnie, no to ładowanie mi wychodzi na poziomie 10-15 W, także to jest 0,0 nic. A kilogramy się wozi. Także fotowoltaika generalnie skreśliłem. Pozostawiłem to w strefie doświadczeń i rzeczy, które na Islandię się nie nadaje. To jest dobre na, nie wiem, hiszpańskie, może włoskie, może tutaj bardziej północnoeuropejskie, ale europejskie właśnie klimaty, ale na pewno nie na wieczną Islandię. Dobra, to tyle wobec fotowoltaiki i tego, co ten skuter posiada. Aha, co jeszcze? Ja ostatnio robiłem test i wyszło mi, że przy 81 niecałym, podłączyłem miernik, który ładował mi prąd, który władowałem ponownie w baterię i wyszło mi, że wrzuciłem 2100 Wh. Więc licząc średnio, podzielić to na 80, wyszłoby ile? 30? 3 razy 8, 2100, tak? Nie, 2400, mniej. 25 to jest 2,5 minus, no około 26 Wh na każdy kilometr mi wyszło. Czy to jest dużo, czy jest źle? Nie wiem, porównajcie to do siebie. Jeśli chodzi o rower, to jest katastrofa, bo rowerem zużywałem około 5-7, no max do 10 Wh na kilometr i to jeszcze jak był ciężki teren. Natomiast tutaj jest kilkukrotnie więcej. Hamowanie odzyskowe. Zwróćcie uwagę, teraz jest 13 W, bo tyle pobiera lampka USB. Włączam hamulec, jest puszczona manetka, nic nie oddaje prądu. W momencie, gdy wciskam hamulec, 700-600 W. Puszczam hamulec, znów jest 13 W. Spotkałem się ostatnio z opinią o tym, że hulajnoga pracuje na regenie, czyli doładowuje baterię w momencie puszczenia manetki. No więc to jest bzdura. Jeśli ktokolwiek Wam powie, że tak jest, to jest bzdura, bo gdyby tak się działo, to prąd wchodziłby w baterię tuż po puszczeniu manetki, a nie po naciśnięciu hamulca. Dobra, muszę się zatrzymać, stanąć, zdjąć jedną bluzę, bo po prostu gorąco. Dobra, to ja jestem z powrotem. Gdyby kogoś interesowało, to jest miernik tego, co
daje bateria 36 V. To jest napięcie 39,44 aktualnie na tej baterii. To jest moc, która wychodzi z baterii. Natężenie i ilość watogodzin 49. Spadki na tej przetwornicy, straty są około 8% przy tym napięciu. Więc przy baterii 1200 W 8% to jest jakieś 100 W strat. Minus coś tam, bo zostanie jednak. W praktyce wiem, że ta bateria oddaje mi ponad 900 W, watogodzin. Więc w moim przypadku to jest przy 2500, powiedzmy, co jestem w stanie użyć z tych moich nominalnych baterii, które mam, no to wychodzi, że to by było jakieś 30%, no około 30% ekstra baterii. Czyli jak na tym moim podstawowym pakiecie jestem w stanie zrobić 100, no nie wiem, 120 myślę, żebym zrobił. Ostatnio zrobiłem 80, jeszcze dużo zostało. Także jak jestem w stanie zrobić na podstawowym pakiecie 120, dokładając 30%, to jest przynajmniej 30-40 km. Także ja zakładam na dziś, że spokojnie jestem w stanie zrobić około 150 km na tym, co mam obecnie na skuterze. Także 150 km hulajnogą, to uwierzcie mi, można się zmęczyć, a nogi potrafią wejść w dupę. Mój rekord w ciągu doby to było 268 km, czy jakoś tak, niecałe, czy 280, 260, 280, już nie pamiętam dokładnie. Ładowałem hulajnogę dwa razy. Oczywiście nigdy nie była wyjechana do końca. Bo to było na zasadzie, zmęczyłem się, jest pole namiotowe, jest prąd, jest podłączenie. No to ładuję, ile doładuję, to doładuję, a w tym czasie trochę odpocznę. Także tak to mniej więcej wyglądało w moim przypadku. Tutaj jest takie fajne wzniesienie, dosyć duże. Ono ma 10%. Tak przeliczam, no 10% albo i więcej. Bo przynajmniej jest 20 metrów wzniesienia. 25 metrów jest chyba wzniesienia, a odcinek ma 200 parę metrów. Tu od tego miejsca licząc. Ale tutaj jak włączam właśnie hulajnoga, teraz jest tryb eko, więc ona dochodzi do 1200 W. A jak włączam w tryb pierwszy, no to wtedy ją otwiera i daje właśnie ten chwilowy moment, czyli wychodzi 2500 W. 2,5 kW, 2,4, 2,5 kW. To jest właśnie ten chwilowy moment mocy, który czasem określa się go pikiem, tak? No, teraz jest 1800. No, zobaczcie, może będzie widać. 1900. No to poniżej nominału. 1700, no bo już dojechałem do wzniesienia. I teraz pokażę Wam, jak to fajnie hamuje. Teraz jest 13 W. Może jak wyłączę lampkę, to będzie mniej widać. O. I teraz hamulec. Zobaczcie, jak skacze na 1 kW, 900 W. Dalej. I pamiętajcie, że ja jadę w granicach 30 km na godzinę i włączam regeneracyjne. 1,2 kW. Nie bójcie się o sterowniki. Sterowniki nie padną, chyba że rozpędzicie hulajnogę mając pełną baterię. To wtedy tak. Tutaj napięcie mam w tej chwili 57,8. Włączając odzysk mam 58,7. No nie powinienem tak robić. Unikajcie takich sytuacji, zwłaszcza przy długim ładowaniu. No i
znów mi bateria skoczyła na 100%. Aha, pamiętajcie, że w tej chwili mam przetwornicę podłączoną. Godziny. To jest statek, stary statek z 1903 albo 13. W razie jest to najstarszy stalowy statek rybacki, jaki przypłynął na Islandię. Albo inaczej. O, troszkę takiej historii. Podziurawiony jest, poniszczony. Jak ja tu przyjechałem, pamiętam dawno temu, to był na tyle cały, że ciężko było na niego wejść. W tej chwili w kadłubie są już dziury takie, że spokojnie turyści tam wchodzą. Tam w środku jest ciemno, bo wszystko jeszcze jest pozamykane. Znaczy pozamykane pokładem. Także jest ciemno. Ja tam kiedyś wszedłem robić zdjęcia z lampą błyskową. No i dopiero zobaczyłem, jak tam w środku jest. No, a maszynownia jest zalana wodą, bo on jak osiadał, no to z kadłuba gdzieś tam przeciekało to i... No i on osiadł. Nie wiem, czy oni specjalnie go nie przedziurawili właśnie po to, żeby osiadł, żeby przypadkiem przy wysokim stanie wody nie odpłynął. No niemniej jednak atrakcja turystyczna pozostała. Chyba we wszystkich przewodnikach po Islandii znajdziecie informacje o tym statku. A wracając do tych map, czy to mapa Google, czy mapy CZ, czy jakieś inne, które również używałem, jest jedna rzecz, która generalnie drażni mnie w tych mapach, że algorytm jest w stanie wyliczyć, o której godzinie będziemy na miejscu, ale nie wylicza tego ze średniej prędkości, z jakiegoś czasu, z jakiegoś dystansu, jaką tą trasę pokonujemy, a z góry zakłada, że prędkość dla samochodu to jest 90 km na godzinę, dla roweru to jest 15 km na godzinę. A co teraz z tą moją hulajką, gdzie średnia moja prędkość jazdy to jest około 25 na godzinę, a z postojami, z różnymi takimi przystankami małymi, to wychodzi około 21-22 km na godzinę. I właśnie brakuje mi w tych mapach wszystkich tego, że nie można ustawić chociażby ręcznie, chociażby manualnie tej średniej prędkości, z jaką mapy powinny wyliczać. Bo na przykład teraz mapa CZ, jak wyjeżdżałem, ustawiłem tryb rowerowy, to powiedziała mi, że na miejscu, który gdzieś tam zaznaczyłem, będę o godzinie 21, chyba 40 czy jakoś tak. Natomiast w tej chwili pokazuje już mi 20:56 i to jest prawie godzina różnicy, przy czym dystans to jest 61 km, no i to robi różnicę. Przejechałem 20 km i na tych 20 km jest godzina różnicy w dystansie. No to jest sporo. I trochę mi właśnie brakuje tego, że w mapach nie można ustawić tej średniej prędkości, z jaką się poruszamy. Jakbyście znali taką aplikację, mieli taką aplikację, gdzie można to właśnie ustawić, tą moją zakładaną średnią prędkość, to dajcie jakiś znak, dajcie jakiś link w opisie. Rybitwy mnie atakują, Tjaldur się pojawił.
Tutaj są takie zapory dla zwierząt, żeby nie przechodziły przez drogę. Zawsze unikam przejazdu przez to, bo przy tych moich 10-calowych kółkach to jest hop, 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 hop. I zawsze czuję, jak mi wszystkie blomby grają. Tu się zaczyna szutrowy odcinek. Rozebrałem się, trochę mi chłodno było, ale wiem, że na tym szutrowym odcinku muszę zwolnić, no bo jest bardzo brzydki, ja nie lubię tutaj jeździć. Wszystko skacze, podskakuje, rwa kulszowa się odzywa. No ale tu jest tylko taki 3-kilometrowy odcinek, bo tutaj do... Tam przed nami jest lotnisko, tam wozili ziemię. Chodziło o to, żeby zabezpieczyć grunt przed falowaniem, bo zabierało po prostu grunt, więc usypali to i no i przejechały tędy ciężarówki. Chyba jeden tydzień jeździły, czy może nawet dłużej. No i ta droga jest taka zniszczona. Także trudno, trzeba te 3 km wytrzymać. Samochód z tyłu jedzie. I tu na tej drodze teraz odzywa się właśnie brak amortyzatora w zawieszeniu. Oryginalnie jest tylko sprężyna. Nie ma amortyzatora, dlatego nie dziwię się trochę, że ludzie zmieniają to zawieszenie właśnie na sprężynę z amortyzatorami, bo rzeczywiście to tłumi. Natomiast tutaj przy każdej dziurce sprężyna odbija zawieszenie dość gwałtownie i zawsze jest właśnie to takie stukanie, pukanie. Jakby się ktoś pytał, dlaczego to tak stuka, no to jest właśnie to. Do tego wychodzą jeszcze luzy na sworzniu i no i to swoje robi. Nie wiem, dlaczego nie spasowali tego sworznia dość dokładnie, zrobili to tak, jak zrobili. No i to właśnie tak stuka. Także jak ktoś się pytał, dlaczego to tak stuka, no to jest właśnie odpowiedź. Że tu w tym zawieszeniu nie ma amortyzatora, jest tylko sprężyna. Przyznam wam się szczerze, że nim kupiłem tą 010X, to bawiłem się hulajnogą w Xiaomi, która była sztywna jak deska i wszystkie te kamyczki, to się tak czuło, że w zasadzie jechać się nie dało. Nie dlatego, że to nie miało przyczepności, bo to jest inna strona medalu, ale po prostu to wszystko tak skakało, tak podskakiwało, że po prostu plecy bolały. Ja nabawiłem się tutaj rwy kulszowej. Do dzisiaj się odzywa. Tyle, że przez te amortyzatory mam dużo większy komfort, no i spokój, nie boli mnie ta rwa kulszowa tak. Także Xiaomi była zarąbista na asfalt. Zużywało to banalnie mało prądu, bo to było leciutkie przecież. Silniki były małe. Prądu to zużywało chyba 20 parę watogodzin, to tak przy takiej średniej jeździe. Tak około 20 na godzinę. A raz nawet pamiętam, że też się wbiłem w tryb eko, albo takie, ja tam jestem taki gość tryb eko. Pamiętam, że jechałem 15 czasem na godzinę. Wytrwałem w kilometrach. To było niesamowicie małe zużycie. Także jak ktoś wam powie, że na Xiaomi można zrobić 50 km na jednym ładowaniu, tak, na wersji Pro
można zrobić 50 km. Ja zrobiłem. Tylko że sami przyznacie, że jazda 13 na godzinę przez 3 godziny, no bo tyle trzeba mniej więcej poświęcić czasu, żeby te 50 km przejechać, no to zakrawa o żart, no. To jest prędkość mniej więcej, nie wiem, biegnącego człowieka w maratonie. On też 50 km pokonywał w 3,5 godziny. Jak są takie większe górki, to hamuje już z hamulcami. Nie tyle regeneracyjnie, co równie z hamulcami. Bo nie chcę go też puszczać zbyt mocno. A tak jak mówię, to zawieszenie jest nieamortyzowane, dostanie trochę piachu pod koła i tutaj można po prostu zaliczyć dobrze glebę. Wracając do tej góry. Zwróćcie uwagę, ile tu kamieni leży na poboczu. To są wszystko kamienie, które odpadły od skały. I one nie upadły na pobocze, tylko zostały na drodze. Z drogi zostały po prostu usunięte. Często ja sam usuwam kamienie, jak widzę na drodze. Chyba że są zbyt duże, no to wtedy trudno, droga jest nieprzejezdna. I wtedy naprawdę trzeba porządnego sprzętu, żeby takie coś usunąć. Popatrzcie zresztą, jak ta barierka jest poobijana. To jest gruba stal, która ma trzymać samochody. Nie wiem, jak wy na to patrzycie, zresztą wy tego nie czujecie, ale ja zawsze, jak tu jadę, zawsze jestem w stresie, zawsze jestem przestraszony, zawsze jestem przerażony, bo mam tą świadomość, że właśnie od tej skały coś odpada. Że unikam jazdy tędy w okresie właśnie takim wiosennym, gdy jeszcze temperatura waha się w granicach zera. Przyznam się trochę wam szczerze, że dałem trochę ciała. Tą baterię 36 V nie doładowałem do końca. Jak wyjeżdżałem z domu, miała dokładnie 40 V. I teraz patrzę na nią, że ma 36, a oddała raptem 300 Wh. Trzeba było mi ją trochę doładować. Tak powyżej 41 V. No jednak dość sporo tego prądu tam by się zmieściło. No ale trudno, już jest tak jak jest. Tam po drodze będę jechał, jest w jednym miejscu pole namiotowe. To mam nadzieję się na nim podładować. Dobra, dotarliśmy do muzeum. Jakieś 35 km od mojego domku. Jest muzeum. Tutaj kiedyś była osada. Muzeum takie, no powiem szczerze, no jak już będziecie, to po prostu mówię wam, że jest, ale czy warto do niego wejść? Moim zdaniem nie warto. Po prostu jest, zbiory są bardzo ubogie. Zbiory są bardzo ubogie, kiedyś było tu więcej, także można się napić kawy, po prostu zatrzymać, wyprostować nogi. Zobaczyć trochę historii islandzkiej i tyle. Ale uważam, że jest to najuboższy skansen, najuboższe muzeum, jakie kiedykolwiek spotkałem tu na Islandii. Także jak będziecie, zajrzyjcie, żeby nie było, że nie namawiam, ale ocencie sami. A tak a propos tutaj, na Islandii są trzy wraki DC-3. Jeden jest tutaj, jeden jest na południu, koło Vík, no to wszyscy wiedzą, w każdym przewodniku jest pokazane. I
Jeden jest... Jeden jest koło Torskow na północnym wschodzie. Nie powiem dokładnie wam, nie powiem wam dokładnie gdzie. Nie dlatego, że nie wiem, bo wiem, tylko dlatego, że właściciel tego samochodu, tego samolotu po prostu ma dosyć turystów i najchętniej to by sprzedał ten samolot tylko po to, żeby ktoś go zabrał z tej ziemi, żeby miał spokój, bo po prostu turyści go nękają non stop, nie może przez nich spokojnie egzystować. Jest jeszcze czwarty samolot. Jest jeszcze czwarty DC-3, ale to jest sprawny samolot, który lata i on jest w Muzeum Lotnictwa w Akurei. Także jakbyście kiedyś tam byli, to bardzo polecam to muzeum. Bardzo fajnych, dużo rzeczy tam jest. Nie ma floty bojowej, bo Islandia nigdy nie miała floty bojowych samolotów, ale jest dużo cywilnych, opartych zwłaszcza na samolotach, które tutaj zaczynały latanie na Islandii. No ale dużo jest też eksponatów właśnie po samolotach obrony wybrzeża. Także bardzo wam polecam akurat tam koło Akureyri, muzeum przy lotnisku. Szukajcie. Bardzo fajne miejsce do przejęcia. No a wraki? A wraki to są wraki, no. Każdy ma swoją historię. Tutaj też miał, to był samolot, który nigdy się nie rozbił, który był sprawny, ktoś go tylko rozebrał, przewiózł tu, ale właścicielowi chyba zabrakło albo motywacji, albo kasy, albo jeszcze może jakiś był inny powód. W każdym razie nigdy go nie poskładał i jak pamiętam od 20 lat taki był rozłożony, to taki też pozostał. Dobra. Mamy teraz przed sobą dość trudny odcinek do punktu mojego, do celu, który no nie bardzo byłem pewny, czy ja chcę tam jechać. No ale skoro już tyle dojechałem, no to już tam pojadę. Do celu mam 23 km, z czego 12 km, z tego co pamiętam, to jest taki bardzo trudny odcinek, bo jest przez góry. Bo jest przez góry, ta góra wznosi się chyba na wysokość 270 metrów czy 300 metrów. W każdym razie jest tam wąska, szutrowa droga, dość mocno kamienista. To klepisko tu po drodze to jest piękna autostrada przy tym, co będzie tam. Dlatego jest to taki mój dylemat. No ale nic, już jak skoro tyle pojechałem, to już dojadę, to już pojadę. Zwłaszcza, że tam po drodze jest to pole namiotowe, na którym spróbuję się doładować. Napięcia póki co mam, prądu mam sporo, więc na razie nie będę na tym ubolewał. To skuter w tej chwili z tą przyczepą, z tymi bateriami waży około 55 kg. Plus ja, plus plecak, bo tu mam jakieś aparaty, jakąś wodę. No to jest plus powiedzmy 90 kg, bo opakowanie też mam grube. To jest w granicach 140 kg waży cała hulajnoga. A wzniesienie tutaj jest około 10%, czyli na każde 100 metrów trasy droga podnosi się na około 10 metrów. Znaczy nie na całej długości, ale na tym pierwszym odcinku tak właśnie jest. Potem już są górki, dolinki, górki, doliny, spadki, wznosy, wzloty i upadki, tak? No dzisiaj jestem pełen optymizmu. Powiem szczerze, zawsze chciałem na Latlabiach pojechać właśnie rowerem, skuterem, czymkolwiek. Samochodem byłem tam milion razy. Natomiast rowerem, przyznam szczerze, no jest to dla mnie wyzwanie, bo ta górka jest zbyt duża i no jednak
moja kondycja na to nie pozwala, zwłaszcza, że tu jest krótkie lato, tu nie ma kiedy potrenować. Ja rowerowo to trenuję w zasadzie na rowerze stacjonarnym, ale to nigdy nie jest to samo. To jest inny wysiłek. No i przede wszystkim inna motywacja. W domu na stacjonarnym rowerze przejechać 40 km to jest przynajmniej 2 godziny jazdy. I samochód jedzie. To jest przynajmniej 2 godziny jazdy bez punktów odniesienia i bez motywacji. Natomiast na drodze jest to trochę inaczej, natomiast jest to też i inny wysiłek, no większy wysiłek, zwłaszcza pod taką górkę, tak? Znowu jakiś samochodzik. Chciałem spieprzyć z drogi, posunąć się troszkę. Jedzie swoją drogą. Tak jak przychodzi wiosna, znaczy wiosna nie, bo wiosna to jest wszystko jeszcze śniegiem zasypane, to nikt tego nie rusza. Ale jak przychodzi tak maj, czerwiec, jak te śniegi zaczynają ustępować, droga już jest czysta od śniegu, to wtedy zaczynają tę drogę naprawiać. Ale naprawa tej drogi polega na wysypaniu drobnego żwirku, po którym wszystkie jednoślady, zresztą nie tylko jednoślady, bo i normalny samochód zachowuje się jak na lodowisku. Dlatego ja zawsze unikam jazdy właśnie po takich drogach i rowerem, i tym skuterem, bo to po prostu jest niebezpieczne. Zwłaszcza na zjazdach. O, tutaj widać na poboczu właśnie takie drobne żwirki. Zwłaszcza na zjazdach, to ta hulajnoga kręci się jak łyżwiarz na tępych łyżwach z zerowymi umiejętnościami. Także jedyne co pozostaje, to jechać powoli, cieszyć się drogą. Tutaj zaczynają się kamienie. O, tak jak tutaj. I na to nie ma silnych, to są po prostu wyboje. Jeszcze tyle dobrze, że ta droga jest w całości sucha, bo często te drogi mają jakieś rzeczki na przeprawach, wtedy są oznaczone numerami F. Natomiast ta nie ma rzeczek, ale no też jej dużo do jakiejś podstawowej jakości brakuje. Czasami widać tutaj rowerzystów, jak cisną pod tą górę i powiem szczerze, że ja ich bardzo mocno żałuję. Znaczy nie tyle żałuję, że wybrali sobie taki los, ale po prostu wierzę, jak wielki to jest wysiłek, bo jazda po asfalcie, po prostej drodze, czy nawet jazda po asfalcie pod górę jest niczym w porównaniu do jazdy po tych wybojach, po tych kamienistym gruncie. Gdzie kamyczki spod kół potrafią uciekać i człowiek po prostu łapie poślizgi. Tak jak tutaj. Ja mam jeszcze napęd na dwa koła, więc to jakoś tak w miarę fajnie idzie. Ale jakbym miał napęd tylko na jedno koło, to ja nie wyobrażam sobie jazdy tutaj. No i wracając do tej drogi gównolitu, no to właśnie tu leży taka góra tego żwiru, który oni wysypują na tą drogę. To taki właśnie drobny kamyczek, który no niby łata te wszystkie wielkie dziury, ale to jest tragedia po prostu. Powoduje takie niestabilności. O, Tatra. Tak mi się wydaje, że to Tatra. Chyba, że mi się tylko wydaje.
Nie wiem, dlaczego ludzie przyjeżdżają tutaj na Islandię takimi wielkimi samochodami. Bo powiem szczerze, że dla interioru, bo tam są takie ciężkie warunki, żeby to przejechać, no to to jeszcze widzę sens, tyle że to trzeba mieć zamiłowanie do tego. No to może inaczej w ten sposób. Bo to przecież pali od cholery. Do jazdy po zwykłych asfaltach jest to niewygodne. No ale cóż, każda zmora ma swojego amatora, również i to. A z myśl zasady, co zużyłem, trzeba odebrać, no więc odbieram. Hamowanie silnikiem jest piękna sprawa, jeśli chodzi o hulajnogę. W rowerze mam też silnik, ale tam jest mid, no i to niestety nie odzyskuje napięcia, nie odzyskuje prądu, a odzyskuje naprawdę sporo. Tak przeliczałem, po napięciach około 20% tego, co włożę w wjechanie na górkę, to około 20% tego oddaje mi przy zjeździe, nawet czasami ponad. Wszystko zależy od tego, z jaką prędkością wjeżdżam. Jeden warunek tylko dla tych hulajnóg jest taki, że ona musi jechać ponad 15 na godzinę, żeby prąd odzyskiwała. Poniżej nie odzyskuje. No i trzeba mieć wciśnięty hamulec, nie? To jest logiczne. Akurat jeśli chodzi o tą hulajnogę. Do tego odzysku, ja mam tutaj przełącznik, który oszukuje system i po prostu załącza obwód, który mam na hamulcu, przez co system odczytuje, że ja hamuję. I ja mam przełącznik tutaj, włączam teraz ten przełącznik i następuje to hamowanie, mimo że hamulców nie ruszam. I teraz to jest o tyle fajne, jak są takie większe wzniesienia, to ja cały czas widzę, że on hamuje i to napięcie rośnie. 200 W, 300 W, 400 W, a ja cały czas mam włączony hamulec. A czy włącznik od hamulca, nie hamulec. No to jest 5-amperowa ładowarka. Nawet trochę ponad. No dobra, jakbym na latlabiak miał pojechać, tam i z powrotem, bez ładowania, to wychodzi mi 122 km. Znam szczerze, że powinno to przejechać 122 km. Z tym, że lepiej mieć zawsze trochę zapasu na baterii, niż wyjechać ją do cna, prawda? O, i tu jest taki właśnie żwirek, o. I na tym żwirku to jest kuźwa potańcówka. Można po prostu tak pojechać, że... A oni to jak wysypują, to w zasadzie jedzie tylko równiarka i z tyłu ma walec, tylko to ugniata i to jest cała akcja naprawy drogi. Bo hulajnoga tańczy, po prostu tańczy. Koła zrywają przyczepność, a ona tańczy na boki. Jest taka walka z żywiołem w tej chwili. Mówię, do celu mam 13 km. Głupio by było nie dojechać, nie? Mówię, jeszcze gdybym pusto jechał, to jeszcze pewnie by to jakoś fajnie szło. Ale mówię, ze względu na tą przyczepę, to ona mnie dociska i tu już nie jest tak przyjemnie. O, teraz nacisnąłem hamulec i przednie koło mi pojechało. Mówię, tyle dobrze, że wczoraj jeszcze popadało, to tutaj nie ma tego kurzu takiego. Bo tu każdy jeden samochód, który by mnie minął, to by taki tuman kurzu wzbił, żebym nie widział, gdzie świata przed sobą. Tutaj z tego, co pamiętam, właśnie było to pole namiotowe. Znaczy, to był hotel. Hotel Bredawik to się nazywa. W ogóle geograficznie to się nazywa Bredawik. O, tutaj te walcarki przejechały. Bo geograficznie to się nazywa Bredawik. Kiedyś tu było więzienie podobno, ale to są tylko
To są tylko jakieś słowne historie, które usłyszałem. Nigdy nie znalazłem potwierdzenia tego w zapisach, więc też nie będę się zarzekał. I tam, jeśli mi zabraknie prądu, to podjadę, żeby się naładować. Ale zobaczymy. Najpierw jadę na geograficzny zachodni kraniec Islandii, a potem zobaczymy, co dalej. Jak będę wracał, jak będę z prądem wyglądał. O, jest mi równiarka. Właśnie dlatego czasami ta równiarka musi przejechać. Jakby nie jeździła, to wszędzie były takie dziury jak te. No dobra, było pod górkę. Teraz znowu jest z górki. Keflavik. Ktoś tu przyleciał samolotem, to pewnie mu się fajnie to skojarzy. Sześć kilometrów do Latlobiarku. Fajnie te góry wyglądają, jak ta para się unosi. Słońce to ogrzewa. Tu, gdzie jest klepisko, to się jedzie dosyć fajnie. Nawet można by hamować fajnie. Ale mówię, przychodzi taki moment, gdzie przychodzą właśnie te takie żwirki i już nie jest fajnie. Z tyłu jedzie samochód, on by chciał, żebym ja go przepuścił, ale na żwirku ja mu nie zjadę. Tu mu zjadę. Są jakieś domki letniskowe w ciągu zimy. Tutaj nikt nie mieszka, bo te drogi są nieprzejezdne. I tutaj mieszkają zawsze w ciągu lata. Są bardzo duże stada rybic popielatych. Także jak będę teraz przejeżdżał, to na pewno je usłyszycie. Może nawet jakaś mnie uderzy. Tutaj niby radar jest, prawda? Ograniczenie do 30, ale tu nie ma ograniczeń, to oni to po prostu lokalsi sobie tak wymyślili. No i tak to mniej więcej wygląda. O, tutaj siedzi sobie gostek, trzymając znak. O, proszę bardzo. No i tutaj było to jest. Już mnie wylampiły, już mnie wypatrzyły. O, już są ostrzegawcze działania. No mają teraz jajka. Zresztą tutaj jest nawet znak napisany, że nie wolno wchodzić. Żeby ich nie niepokoić. O, tu jest na przykład jajeczko. O. Tak lata? Ja to mam ją w nosie, bo ja mam kask, więc one jedyne co mogą zrobić, to tylko mnie obsrać. No i tu jest zawsze ta droga, jest taka bardzo brzydka. O, jak je słychać? Hmm.
Ale one tu jajka mają, no gniazdują po prostu ich. To jest taka... Tutaj w czasie międzywojennym były osady wielorybników. Także tutaj był czas, kiedy bardzo intensywnie łowiono na wieloryby, łowiono na foki, dla skór oczywiście. No trochę gówno, trochę mogli to poprawić, chociaż ja wiem, czy mogli. W sumie to jest dzikość kuźwa tego środka i tak powinno być. Ja mówię, bardzo ubolewam nad tym, że na większości atrakcji po Islandii porobili drogi asfaltowe, parkingi asfaltowe i to wszystko takie jest. Utraciło ten swój urok. Pamiętam, jak na Godafoss kiedyś zajeżdżałem. To była szutrowa droga, wydzielony szutrowy parking. Wszyscy się tam mieścili, każdy miał miejsce. Do samego wodospadu trzeba było dojść szutrową ścieżką. No i było po prostu pięknie. A w tej chwili porobili tam ścieżki, ławeczki, parkingi betonowe i to się tak skomercjalizowało i już ten Godafoss to już nie jest Godafoss, już taki, no po prostu wodospad, jak każdy inny. Ja wiem, że droga numer jeden to jest droga przede wszystkim dla mieszkańców, to jest ciąg komunikacyjny, tranzytowy i to musi być dobra droga, ale mówię, te wszystkie dojazdowe to mogli już pozostawiać takie jak były, tylko wyrównywać raz na jakiś czas, a tak jak robią to tutaj. Trochę mi szkoda tej Islandii, jeśli chodzi o to. No i śmieci, jedzie się poboczem, tak samochodem to się jeszcze tego nie widzi, ale jak jeżdżę rowerem czy jakimś skuterem, to widać masę śmieci powyrzucanych z samochodów. Mówię, trochę się dziwię tym turystom, mówię, że nie zostawi tego w samochodzie, nie wyrzuci do jakiegoś pojemnika na śmieci przewidzianego ku temu, tylko właśnie otwiera okno i wyrzuca to wszystko przez okno. To jest porażka dla mnie. Tu jest jakieś pole kempingowe, tylko że tu jest dzicz kudłata, bo to są tylko dzikie toalety. Nie ma prądu, nie ma nic. 2 kilometry. 2 kilometry do Letlabjargu. Dalej na zachód do Islandii jechać się nie da. Haha.